Witam was bardzo serdecznie, moje foksiki, w kolejnym odcinku Maxa Payna. O, szafeczka, jak fajny. Kolejna, i jeszcze jedna. Dobra. Tutaj pamiętam, że można tu znaleźć jeden bardzo fajny sekret, jakim jest, matko, ten ekran. Ej, ty kurwo! Jakim jest żart ze strony twórców gry. Czyli jest to, jakby to ująć, jest tablica z napisem Max, obudź się, jesteś w grze komputerowej. Postaram się to znaleźć. Bo to, z tego co wiem, ma to być w miejscu, gdzie jest biurko Maxa. Czy coś takiego. Max. No tak mam na imię, brawo kobieto. Holy fuck! Paranoid! Ojej! Nie zrobiłem! Insane! Czy Max w ogóle zabił tych swoją rodzinę? Nie, to mafiozi to zrobi. Mad. Uszkodzę go. Lubię to słowo. Schizofrenia. Kolesiem, który pierdoli głupoty. Obudź się. Boże, przestań jęczeć, pierdolona kurwo. Mona? Mona? O tak, kurde. Holy fuck. O ty kurwo, oszukała mnie. Szmata jebana. W ogóle F5. Nie wiem w sumie po co. Tego nie mogę otworzyć niestety. Ja pierdolę, wszystko wybucha. Kopy jakieś. Mona sucks. Mona suck. O jedno morderstwo, a nie o te kilka, które wykonałem za pomocą jej ciała. Tutaj chyba powinno być gdzieś to... ta tabliczka. Możliwe, że już to ominąłem. Choć przyznam się, że chciałbym to znaleźć. A. Si! A, chuj ci w dupę. Tutaj już jesteśmy gdzieś tak na terenach tego biura. O, dyktafon. Surrounding the case. Winterson's murder was what it was all about. The cost of passion. Fascynujące. Nie będę tego czytać nawet. O, gdzieś tutaj, tutaj gdzieś to ma być. Zaraz to znajdę. Max, she is a murderer. Max, też cię kocham. She's after us. She's one of them. O, jest ta tablica? Tak, to jest ta tablica, patrzcie. Pierdolę. Tu? Wake up! You are in the computer game! Oto jest easter egg, moi drodzy. O chuj. Ja miałem... postrzelić tą kogoś tam? A, chuj. You come to amidst the wreckage of your own making. Do you stay there, eyes squeezed shut, afraid to move, hoping. Mam nadzieję, że w trzeciej części Maxa, która teraz wyszła, będzie też ten taki easter egg, że obudź się, jesteś w grze komputerowej. W pierwszej części to było w postaci, że dzwoni do nas koleś i sam Max do nas mówi, no nie? Drop your weapons and come out with your hands up
All this time we got the fable of Sleeping Beauty. Nie mam rąk, granat mi je upierdolił. Maczetą mu jebali. Kiss her to wake her up. No one who slept for 100 years is likely to wake up. Całując jej martwego ciała nie obudzisz ją. It was the other way around. He kisses her to wake himself up from the nightmare that has brought him there. Pierdolony nekrofil. Zbyt zawzięty by umrzeć. No nie sądzę. When I had woken up in the hospital earlier tonight, I had thought things couldn't get any worse. A, to jest to miejsce, gdzie był początek naszej gry, że w tym szpitalu się obudziliśmy. I was a murderer, a cop killer. Policjant. Nawet nie wiadomo, co to było, taki babochłop. How you feel? I had lain at the bottom of the hole long enough. No, pilsy. Too long. Dot. Myślałem, że to prezerwatywa. The cleaning company commandos were coming for me. I needed a gun. I needed to get past them. Hope the painkillers were enough to keep me on my feet. Fuck! Dobra, spoko, tylko... I need weapon? Wpierdol? Wpierdol ci, mogę spuścić jakoś? Tak go zabiję. Spierdolimy go. Tak mam to zrobić? Zobaczmy. Ej, jeżeli go za... Nie, to chyba nie w ten sposób. Dobra. Spierdolę! Wolność! Braveheart! Freedom! Kurwa, broń! Broń nie potrzebuję! Gnata, kurwo! Ja pierdolę. Mag się pewnie, żebym to ja uciekał. Kurwa, pilsy! Pierdolę! Kurwa, nawet on nie ma broni. Dawaj mi to! Broń, szybko! Fuck, 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 fuck! Nie mam uciekać! Aaaa! Same... Wszędzie dostaję pilsy, ale... Aaaa! Sounds like a plan. The dead security guard had dropped his gun in the doorway. Gnoto! If I can get to it, I can fight back. Szmato! Szmato! No! To teraz... Jest! To teraz przynajmniej mogę już używać tak do uderzania. To jest zawsze coś. O Jezu, ale... Skurcz w dupie, dosłownie jak cię gonią, a nie możesz strzelać, bo nie masz broni. Dobra. Travis ma skurcze w dupie. O czym to świadczy? Nie odpisujcie! Się nie waszta. Dobrze, że ten kop, znaczy nie kop, tylko strażnik tam był. Kurwa, pierdolce jebane. Hospital security, hold it! Coś mi się wydaje, że poużywamy trochę naszego pump action shotguncia. 5 pocisków ma tylko, ale już. Ale już! Bo jest stróż! No... Może jednak nie! Kurwa mać, co to było? Co to jest? To fakt, co oni tam... Krzesło biją! Mr. Chan! O kurwa! Trochę to spierdoliłem. Nawet bardzo. Uła!
Wszystkie pilsy poszły się jebać. Tam rata są. No, dawaj mi cokolwiek to jest. Amunicję do MP5, świetnie. Ojej, Travis, trochę zjebałeś, to chyba... Zrobię to jeszcze raz. Kurwa beretta tu była, no. Travis, ty debilu. Ty debilu, co ty odpierdalasz? Coffee! Nic? O! Świetnie, śrutówki. Dobra, tak. Era, tutaj trzeba nieźle przeszukiwać te chujstwa. Kałaszników! I fuj, mamy berety. Do berety, więc... Na razie z niej nie poużywamy. A, kolejny odcinek Fleminga, różowego. Nie niebieskiego. Ani nie pelikana. Dzięki Bezi. W ogóle... Co to kurwa? Co on kurwa piłą mechaniczną kolesia przebija? Wsadza mu wiertło w dupę i myśli, że błyszczy. Oj, cześć! Ale ty masz słodki ryjek. W sumie patrz go. O kurwa. Zwróciłem uwagę. Kurwa! Czemu się tego przestraszyłem? Holy shit! Patrz na jacy do przodu. Ale czemu się tego przestraszyłem? Wytłumaczcie mi. Zaleciało mi wszystko. O Jezu. Travis, ty się boisz najprostszych rzeczy, no. Najmniejszych strachajek. O! Come here. Kurwa, ta krew na sucie, tak... Szczyt męstwa. Męstwo to jest po prostu przymiotnik, jaki męski. Nie ma naprawdę w ogóle żadnego znaczenia na zachowanie człowieka. Jeżeli chcecie naprawdę w to wnikać, to powiem tak. Każda czynność wykonywana przez samca jest męska. Oddychanie nawet. Bo gadanie, że męski jest na przykład, nie wiem, spuszczenie w pierdolu, jest totalnym debilizmem dla mnie. Czy inne takie rzeczy. Żyjesz, a jesteś mężczyzną, to jesteś męski, no. Inaczej to nie może działać. Kurwa, trochę mi nie idzie to. No, ale oni też nie mają za lekkiej broni, więc... Dobra. Piłka! Pop! A, jak fajnie, czekajcie. Pop! Pop! Czekajcie. Hopla! Yay! I'm a bowling ball! Wii! Wii! Dobra, idziemy. Co ja pierdolę? Co tu mamy? The Memorial Hospital. Dobra, przerwa na to, żebyśmy zrobili aerobik. Dobra, może jednak nie. We care. Memorial Hospital. Czekajcie. No kurwa, kula odporna, no... Czemu mnie to dziwi? Maksiu. Infractum your pain. Fuck you. You little slut. Słyszałem jego kroki? Się przyznam. A się dokładniej pochwalę. Tu nic. Kurwa, na tak wielki szpital tak mało pilsów dają, no to jest kurwa śmieszne. Puf! Poleciało? O kurwa, pękłem. Bouncing boxy! Czekajcie. O kurwa! Wybuchło. Travis, jesteś piękny. Uaktywniłeś zapalnik w tych beczkach, uderzając łokciem, no. Co to robi? Nie mam pojęcia. Ja szpital znam tylko z badań prostaty. Mężczyźni też mówią, że niemęskie jest badanie prostaty. No, jeżeli
Jeżeli dla was męskie jest posiadanie zgniłych jąder przez raka czy coś takiego, no to wasza sprawa. Holy fuck! Travis, przeszedłeś samego siebie. 5 morderstw w tak zajebisty sposób. No one to killing like a Travis! Gdzie on jest? O jest, są, patrzcie go! Kurwa! Kurwa, jak skoczę, to oni się odsuwają wtedy, no to za... No, nareszcie, chodź. Fuck! Takie zajebiste zabójstwo, a mnie nie wyszło. She will be my lady. Puf. Old lord. Chuj, tak to robi. Wypierdolaj! No, powiedział Travis, po czym zginął. To może... O, to już jest klasunia. Kurwa. Dobra, po kolei ich weźmiemy. Anger! Po kroczu. No kurde. Co ty, Travis, odpieprzasz, jak możesz w ten sposób? Skutecznie i efektywnie. O, widzicie? My lord! My master! And your cocasta. Your massa and his cocasta. Czyli tak zwana megusta erotyczna. Fuck! Więcej was matka w domu nie miała? Shoot to kill! Masz rację, przyjaciel. I can't hide, but I can kill you. I w ogóle daj się zabić. Przedtem ci słotowcy mieli strasznie dużo apteczek, z tego co pamiętam. Teraz coś bieda. Nie no, w sumie dobrze mi wyszło, ale kurde, to ten moment, kiedy wyskakuje tak na a la Diva Voli. Nie wiem, co powiedziałem, nie wiem, czy istnieje taka osoba jak a la Diva Voli, ale już. I zabija tych czterech tam skurwysynów i... At the construction site, I had been ready to give myself in. There would have been no answers, no second chance. Nothing would be fixed. I had to solve the case on my own. Okay. Mona was still the answer. I caught glimpses of her out of the corner of my eye, felt her presence everywhere I went. I was trying to trace her path, recreate the line and course of the magic bullet in her head. I couldn't. Jaki szczyzyk. I drove out of the city in the direction Mona had pointed me, to a man who specialized in answers. The architecture of Alfred Woden's manor had its origins in European darkness, along with the inner circle. Mr. Payne, expecting you. Ja, von General. The only true reason why men fight wars, love. The score on no, the Sachs. True story. Next question. Fine. Why is the inner circle trying to kill me? I am dying. Cancer. Power has leaked through my fingers. Przepraszam. Przez palce uciek. Nie, nieważne. Z kawał obrzydliwy mi się przypomniał, ale... We have been reduced to fighting mob wars. Vinny Gagnitti? Vladimir Lem. Vladimir? Told me. Null vampire! Cleaning company commandos were his men.
Dunka, dunka. Cogniti is going to die in the hands of the Inner Circle Renegade. Then he is coming for me, his one-time mentor. Matko, jaki on ma przerażający ten akcent. Mentor! Ja jestem Dragonsmite Blade. I zaraz was zabiję. No co, taki ma akcent. By talking of fate, Vlad had been asking for my blessing to his plan to murder me. I've been keeping to the backbeat, reacting to Vlad's moves, cleaning up after him. No more. Fuck. O! Kościół! Co? Captain Baseball Bad Boy! Uuu, kurwa, mam mało amunicji. Dobra. Ty chuju! Dobra. Kaboom! Do! Captain Baseball Bad Boy, ja pierdolę. Bicycle Helmet Boy, go, girl, ja pierdolę, co to za nazwy? Find out in the next episode of Max Payne and Travis. A ty co tak się patrzysz? Spierdalaj! What the hell? Ty! Co to kurwa było? O, różowy Fleming. Też kolejny odcinek możecie tu sobie obejrzeć. Potrzebuję pilsów! Co to jest za... Stryker! O kurwa. O kurwa, czy to jest to, co ja myślę? O kurwa, uwaga, nerdgazm, ponieważ to jest chyba najfajniejsza rzecz, jaką w życiu widziałem. Nie ma chuja we wsi. Travis i chuj we wsi, na pewno nie w tym rozdziale. I pilsy jeszcze. Kurwa, mamy Strikera pierdolonego. Może wytłumaczę, to jest jak shotgun, który wali ser. O właśnie. Gdzieś jeszcze może być jakaś ta... pilsy? Pilsy jakieś może. Fuck. Oh, fucking yeah. Czy ja słyszałem tu pornola? Nieważne. Środki przeciwbólowe powinny być też tutaj w tej kuchni. Czemu? Ponieważ, jak znam życie, na lewo mogą dodawać trochę środków przeciwbólowych do jedzenia, żeby było wrażenie, że jest naprawdę zajebiste. Ale nie ma, o dziwo. Czy ja mogłem coś tu pierdolnąć, żeby wybuchło? Nie. Pilsy! Pilsy! Bla 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 bla! Fuku bla 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 bla! Coward! Gawa! No chodź! Nie wyjdą. To chuje. Ja mam granat. Mam granatcik. Jeden. Życie mi szczęścia! Czy to coś do? Fuck. Kurwa, wszyscy mają strikery, pojebał was? Fuck me, son. Boy. Oh boy. Damn
Dziękuję. Dobra. Powiedzmy, że jako tako. Kurwa! Ale dałem się ochujać. Dobra, teraz powiedzmy, że jako tako. Dobra, F5 teraz. Tam na górze był jeden skurwysyn. A ty z obrzyna chciałeś mnie zdzielić. Kurwa, tyle wody. W snajperze się byśmy tu nieźle obłowili. A tu wodę możemy tylko roztrzaskać. Gdyby to jeszcze był alkohol wysokoprocentowy, to mogłoby się to podpalić. Ale że taki nie jest, to chuj z grzybem. Jestem trochę skupiony na grze, przepraszam za to. On powiedział where is she? A nie where is he? No może się mylę. Kurwa, znowu się wpierdoli w tato. Rzeczywiście, zatrzymać ją. To było where is she? There she is, no, powiedział. Kurwa! Ale to jest piękne używanie tej broni. Ty tylko chodzisz i napierdalasz. Tu nie ma tak, że im się nie podoba coś. Desert Eagle. Zaraz nam się skończy Striker. Patrzcie, obrzyn i Strike i śrutówka. O, tego poużywamy trochę. Chociaż tego też mamy dużo i kałacha też mamy dużo, dlatego będziemy używać tylko tego. Logika. A ile tego? Tylko tyle. No, czyli tego będziemy używać. MP5. Chyba cię chuj strzelił. Gdzie on był? Tam z góry do mnie napierdala. Patrz tego. Gdzie jesteś? Bo wiem, że jesteś, tylko gdzie? Pokaż mordę. Szmato. Szmato ruska. Dobra, chuj ci w dupę. The fuck? Co to w ogóle jest? Srebrne skręcone gu... Co za idiota! Sam się podpalił! Co za szmata, rzucił koktajlem i... O, przepraszam. No widzisz, mój drogi? Szczęście jest po mojej stronie. Dobrze, że Striker jest na tą samą amunicję co śrutówka. Choć muszę przyznać, że amunicja mimo wszystko jest inna. Ona jest amunicja nie drobna, tylko właśnie taka groteskowa, że... Ojeju, jak mi miło. Dobra, to w sumie z tego możemy pokorzystać. Chociaż tak mi się podoba, ten Striker taki wow, fajniutki jest w ogóle. W ogóle da fuck Travis, bądź trochę męski. Przepraszam, ja nie uznaję męstwa. Jedynie jako słowo, jako przymiotnik, ale na pewno nie jako czynność. Jest tak powiedzieć, że ktoś, nie wiem, jest religijny, bo zabija ludzi, czy coś w tym stylu. No to jest idiotyzm po prostu. Daj, daj, daj! Chodź. Daj, motherfucker, daj, daj, daj! O, patrzcie. To było fajne. Czekajcie, ja chcę to lepiej zrobić. Ja chcę to lepiej zrobić. Patrzcie. No i spierdoliłem! Tak. Kurwa. Nie, ja to zrobię dobrze. Ja to zrobię dobrze. Wezmę do tego celu igla. Dwa desert igle. No i teraz krasunia. Teraz można mi naskoczyć na chuja. Chociaż dla takiego przeciwnika to nie było warte. Chociaż
Nie lekceważ wroga. Nigdy. Powiedział. No widzicie? Co za debil? Kurwa, dziury robi tylko w ścianie. Ojeju, trochę mi to nie wyszło. Ale przypierdoliłem. Pilsy by się przydały. Jak nic. W ogóle tak patrzę na ten żyrandol, czy strzelę w żyrandol, co to będzie? Dupa tam. Ale kurwa. Zwłoki się jebią. O! My precious. O, teraz to krasunia. Fuck, myślałem, że jakaś wielka amunicja tam czy coś, a to są lampy. Choć muszę przyznać, że fajnie by było, jakbyśmy taką wielką super broń wyjebaną znaleźli. Chociaż na pewno znajdziemy, bo Striker... Kurwa, jak się przestraszyłem! Czemu nie możemy tego tak, nie wiem, rzucić w kogoś? A to jest w ogóle taka... Fuck, ile mamy tej amunicji? Wiecie co? Mamy w chuj MP5. To jest w ogóle taka sztuczka, że chcą, żebyśmy w to strzelili i siebie przy okazji zajebali. Patrzcie. O kurwa! Czyli jednak dobrze myślałem. Holy fuck! Oj! Kutachy! Kutachy, ziemniaki! Kurwa, znowu escape mi napierdala. Na pewno znowu chłopak. Chuj z nim. I z duchem twoim. O, słowa Ewangelii według pierdolonego rudego lisa. Chuj ci w dupę, kurwo. Nie no, już. No, nareszcie. A ten spadł. No spadł, no co za... Do... O, granacik. Tego mamy tego, a tego trzy, dobra. Tego mamy tego, spoko. Chciałbym skoczyć, ale chyba tego nie zrobię. Ej, w ogóle przecież to jest to samo miejsce, co byliśmy. No ta, no bo powtarzamy miejsce. Chodź tu. Nie wstydź się. No, zdążył mi mimo wszystko w krocze strzelić. Co za chujstw. Poznaj mojego sidekicka. Czyli moją drugą rękę. Travis nie ma pomocników, ma tylko ręce. Wiem, że to bardzo zabrzmiało mądrze i logicznie. Nie musicie mi dziękować. Co tu pisze? Barka Rock... Ragnarok! Spoko. Kurwa, byście byli tacy hojni, chociaż jeden z was dał mi... The fuck? Czy tam są pilsy? Czekajcie. He? Nie, tu nic nie ma. Co za chujnia. A ja potrzebuję pilsów. Very. A zwłaszcza w tym momencie. Co ja skrzynkę kurwa napierdalam? Mr. Box. Ty chuju, jak mogłeś mnie przez pierdolone pudełko przestrzelić? Fuck! Oj, pożyć se poruchać na moich zwłokach. Chodźcie tu. Ach, to było klasycznie piękne. Kurwa! Więcej was matka w domu nie miała? Mam nadzieję, że to koniec was. Dobra. O kurwa, co wy w ogóle macie za broń? No chuj.
tego co poużywamy, jest też bardzo dobry karabin. Nie zaprzeczać, bo zabije. The pit! Kurwa, tu mogłyby być ukry. Do widzenia! Ja pierdolę, ile tej amunicji. O! O! Jak dobrze. Travis jęczy, jakby go w dupę dymali, ale już. Czy to mogę otworzyć? Nie. A to? Nie. Szkoda. W ogóle jakieś guziki. Kolejny odcinek tego Ladies coś tam. Sorki, musiałem sobie poprawić trochę siedziałko. Dupencją. Czy coś ciekawego? Czemu tego nie mogę otworzyć? Max, masz problem z takim dziadostwem. Kurwa, się przestraszyłem. To the office! Is it the same killer bitch who shot boss in the arm? Stop her! Does she have an army with her? Do widzenia! Everybody get your asses here! Everybody here! Stop them! I patrzcie teraz. Master bitch! Mam nadzieję, że to go trafiło. No pewnie, że... Nie! Co za szmata? Kurwa, jedna. Dobra. Tutaj nic. Tutaj nic. A tutaj też nic. Fascynujące! Kurwa. No... Wszystkie drzwi zamknięte. Max ma w chuj broni, którym mógłby spokojnie wyważyć te drzwi. Wyważyć, rozpierdolić. A nie może sobie poradzić. Do widzenia panu. I panu też. A, to ja jestem. Do lustra strzelam. Travis, ty debilu. Co ty robisz, co ty robisz, co ty robisz, jeje. Co ty robisz, co ty robisz, co ty robisz, jeje. No patrzcie, mogłem się pomylić, no w końcu taki przystojniak, taki zabójczy, błyskotliwy, zabójczy brzeszczot jajeczny. Ej, był pogłos. Zbieraj kule w krocze. Vlad and Mona were on a crash course. If I'd find one, the odds were I'd find the other. Vlad was after Vinny. He had left me a map to follow. A, to jest plan, że Kolo jest ukryty w tym. You have one new message. Vlad, it's me. Where are you? I need you. Ty dwulicowa tempa... Suko. Winterson. I'll do it. I'll take care of them both. Wiedziałem, że ta kurwa... Nie ufać policjantkom, naprawdę, nie ufać policjantkom. I don't know. Is this a crime? Is it against the law to be happy? Nie, jeżeli to jest na nieszczęście innych. The gilding on the mask had cracked to reveal the rot underneath. Winterson's confession didn't wash away my guilt. It made me feel worse. I had a meeting scheduled with Vlad at Vinny's place. Wojna mob? The fuck? Nie rozumiem. Zatępy jestem, przepraszam. Kurde, z gangsterami będziemy napieprzeć. No i znowu dostałem kulkę w łeb, ale... Mamy na szczęście pilsy. Pilsy! Nam. Trochę tutaj jeszcze ich powybijam. Dobra. W tym momencie możemy zakończyć ten odcinek. Komentujcie,
lajkujcie, disujcie, subskrybujcie, żegna się z wami Travis, czekajcie na więcej, bo na pewno dostaniecie. Pa!